Z nami kandydatka numer 16. Proszę przedstawić się dla naszych widzów Telewizja TV oraz dla waszego jury. Jak się nazywasz, w jakim jesteś wieku, skąd przyjechałeś, czym się zajmujesz i jeżeli chodzi o języki obce, jakie znasz? Dzień dobry, nazywam się Ola Wardzyńska, mam 27 lat, jestem z Koszalina, jestem doradcą klienta w sklepie z odzieżą męską. Poza tym jestem trenerem personalnym i z tym wiążę swoją przyszłość. Chciałabym pomagać innym ludziom. Znam język angielski. Powiedz, dlaczego wzięłaś udział w tym konkursie? Myślę, że udział w konkursie mi to możliwość poznania bardzo fajnych ludzi, nowe miejsca, też nowe doświadczenie. Generalnie ludzie myślą bardzo stereotypowo, jeśli chodzi o dziewczyny, które biorą udział w tych konkursach i myślę, że my dziewczyny, które startujemy w tym konkursie, chcemy pokazać, że jednak mamy jakieś swoje cele i wartości inne niż się myśli przeważnie. Każda z nas ma coś w sobie, na pewno chciałaby wygrać, ale wiadomo, że korona jest tylko jedna i trzeba to uznać jako zabawę i świetną przygodę. Myślę, że taki konkurs też daje wiele nowych możliwości, otwarte drzwi i też chciałabym to w pewien sposób wykorzystać. Jeżeli udałoby się właśnie Tobie zdobyć tą wymarzoną nagrodę, to pierwsze miejsce, czy byłobyś w stanie zrezygnować z części swoich obowiązków, aby poświęcić się karierze modelingowej, karierze promocji danego regionu jako Miss Województwa Zachodniopomorskiego i oczywiście wziąć udział w głównym konkursie na Miss Polski? Generalnie myślę, że ten konkurs daje dużo możliwości, ale zostanie Miss to jest bardzo fajna sprawa, tak? Z tym, że wiąże się to na pewno z dalszą pracą, bo to nie jest tak, że zostanie się Miss i już jest fajnie, tak? Trzeba sobie zasłużyć na ten tytuł, więc myślę, że gdybym została miską, to na pewno nie zrezygnowałabym ze wszystkich swoich obowiązków czy z tego, czym się obecnie zajmuję, ale myślę, że mogłabym to fajnie jakoś połączyć. Na pewno to jest kwestia dobrej organizacji i myślę, że by dało radę. Czyli dałoby radę, abyś jednak była na planach zdjęciowych, abyś mogła jednak umieć być tak, przed kamerą i aparatem. Każdy z nas jakby wykonuje jakąś swoją pracę i na przykład ja potrafiłam sobie załatwić urlop w pracy, czy jakby podzielić ten czas, także to nie jest problem. Dla chcącego nic trudnego, także. Jak również z udzielaniem wywiadu nie miałoby się problemu, bo jednak za kilka dni mamy tą galę finalową, że jeżeli wygrasz, to zdajesz sobie sprawę, że będziesz mieć multum reporterów wokół siebie. Tak, to na pewno jest stres troszeczkę jednak, ale myślę, że ten konkurs pozwoli podnieść mi tą pewność siebie i przezwyciężę ten stres i bo trzeba jednak patrzeć troszkę na siebie. Ja prezentuję siebie, swój wizerunek i chciałabym, żeby to wypadło jak najlepiej. No i dla mnie ważne jest bardzo udział w tym konkursie. Też w pewien sposób mnie otwiera. Też wcześniej brałam udział w tego typu konkursach, typu Miss Lata Ziemi Zachodniopomorskiej. W 2013 roku zdobyłam tytuł Miss Internautów, bądź w zeszłym roku casting półfinałowy do Miss Polonia. I też lokalnie się udzielałam pokazach mody w Koszalinie, bo jestem z Koszalina i na pewno kolejne doświadczenie dla mnie, także. I dla przypomnienia kandydatka z numerem? 16.